jestem pozytywnie zaskoczony. Nie mogę się powstrzymać, no jest petarda. Jakby ktoś zlekceważył te 300 koni, to powiem wam, że mógłby się zdziwić. Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinku poświęconym kultowemu autu Mitsubishi Lancer Evo 9. Samochód, myślę, że którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Auto ikona, auto, które jest znane, uwielbiane i w którym podkochiwało się wielu z nas jeszcze ładnych kilka lat temu. Dzisiaj, o dziwo, można powiedzieć o nim, że za chwilę to będzie już youngtimer albo już nim jest. Opowiem wam się o tym samochodzie, przejedziemy się, pokażemy wam je z bliska, a przy okazji poznacie właścicielkę tego samochodu, dobrze mówię, właścicielkę, która również sprzeda nam parę fajnych ciekawostek o tym samochodzie, powie, jaki jest na niego plan, jaka jest jego historia, bo też jest dość ciekawa, no i co z nim dalej. Zapowiada się bardzo fajny materiał, lecimy. Zgodnie z obietnicą jest z nami właścicielka tego kanarkowego żółtego. Cześć Malwina, bardzo miło mi Cię gościć w kolejnym odcineczku i bardzo się cieszę, że przywiozłaś. Jak Ty nazywasz to autko? Różnie, od misia po Pikachu przez synusia, także... Czyli oczko w głowie, krótko oczko mówiąc. W głowie. Auto ważne i cenne, tak? Bardzo. Od razu sprzedam Wam jedną ciekawostkę. To nie jest jedyne auto w Waszym garażu, bo razem ze swoim mężem macie wspólną zajawkę, można powiedzieć, tak? Zdecydowanie. Zajawkę japońskich, jak my to mówimy, gruzów, bez urazy, misiów. Zajmujemy się głównie japońskimi samochodami. Mamy kilka fajnych perełek w garażu, ale to nie będę zdradzać. Może zobaczycie którąś z nich albo kolejne z nich w jednym z którychś kolejnych odcinków, ale dzisiaj skoncentrujemy się na Evo 9, które jest w Twoich rękach od? Od stosunkowo niedawna, bo zakupiliśmy je, można powiedzieć, rok temu, prawie równo, bo też w lipcu. To było moje największe marzenie, jeżeli chodzi o Evo, bo wcześniej jakby jeździłam Subaru Imprezą, co jest wszech i wobec uważane za największą konkurencję. O ile wiem, to chyba Subaru dalej w garażyku stoi jakieś. Stoi drugi synuś, Hawkeye STI, ale czeka na lepszy czas, czeka na lepszy czas. Jednym słowem, dwa kultowe rajdowe wozy, bo to były, musicie wiedzieć, bazy pod budowę rajdowych samochodów. Dokładnie. No właśnie, to taka mała ciekawostka, być może część z Was wie, część Was pewnie nie wie. Evo i Subaru Impreza STI to były samochody, które były budowane głównie po to, żeby dostać homologację, żeby te samochody mogły startować w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata. Dokładnie. 5000 sztuk, zdaje się, musiało być wyprodukowane, ale chyba popularność była taka, że było ich zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej, tak, i się nie dziwię. No tak naprawdę kupujesz auto w salonie seryjne, a masz rajdówę na co dzień. No tak? Właśnie. To jest niesamowite. Bo te auta to były killery. No dzisiaj może niektórych to dziwić, co mówimy, że to były killery i że to były takie monstra. Tak. Ale czas płynie dość szybko i w motoryzacji nawet bardzo szybko. I lat temu kilkanaście, bo ten samochód pochodzi z 2000. Z 2005 roku. W tamtym czasie ta seryjna moc, którą nominalnie miał samochód, czyli 280 koni. To było na papierze 280 koni. Wszystkie samochody produkowane w Japonii, to był taki wymóg. Musiały mieć 280 koni. Nie mniej. Nie więcej. Jak było w rzeczywistości? No było troszeczkę inaczej, bo te samochody na hamowniach wypluwały, że tak powiem, troszeczkę większe moce, okolice 300 koni mechanicznych. Także to jest taka seryjna moc. Mniej więcej seryjna moc tego egzemplarza. No właśnie, no dzisiaj na nikim 300 koni raczej wrażenia nie robi, bo dzisiaj tyle mają hot hatche, ale mówię, lat temu kilkanaście, to była naprawdę konkretna moc i to były bardzo, bardzo szybkie samochody, tym bardziej, że jakby przeznaczeniem były rajdy samochodowe, więc tutaj nie było dużych motorów, tutaj dużych, oczywiście znowu, pojęcie względne. Tak. Jakby wymogi homologacyjne wymagały, że miały być nie więcej niż 2 litry, zdaje się, tak? Subaru też nie miało więcej, nie? To znaczy Subaru już później miało większe pojemności, jak 2,5 litra, ale te, które startowały, wydaje mi się, że no 2 litrówki. To jest też ciekawe, że to auto ma super silny silnik, bo jest na bloku żeliwnym. Można go zrobić jakby w serii, nie trzeba zmieniać gratów i można zrobić w serii około 400 koni na samej mapie, także to jest... Czyli bez otwierania motoru, bez otwierania zmieniania motoru, osprzętu i tak dalej, tak? Dokładnie. Czyli dokładnie. Wystarczy pewnie wydech, mapa, nie wydech, wiem, interkuler? Interkuler nawet nie, może wydajniejsza pompa paliwa i ewentualnie jakiś dolocik. No właśnie, i też taka ciekawostka, Mitsubishi w tamtym czasie oferowało kilka pakietów różnych mocowych, czyli jak zamawialiście auto albo kupowaliście je w salonie, mogliście je kupić z mocą
nominalną 280 koni, albo nieco więcej, aż po prawie chyba 400 koni, to był chyba najmocniejszy. Tak, była wersja Mitsubishi Evolution FQ. Jak ty ładnie mówiłaś FQ, bo rozmawialiśmy tu poza kamerą. F***ing quick. No. Tak, tak to później się przyjęło, początkowo nie było jakby wytłumaczenia na myślę, że Japończycy przez swoją grzeczność nie mieli takiego planu, dokładnie. Ale życie zweryfikowało. Ale, dokładnie, życie zweryfikowało, wyszło jak wyszło, nazwa się przyjęła i najmocniejsza oferta to było FQ400, które generowało moc 411 koni około, także jak na tamte czasy dalej, to było coś. Tak jak mówiłem, znaczy to dzisiaj to nawet jest szybkie auto, a przede wszystkim skuteczne auto, bo pamiętajcie, że to jest relatywnie lekki samochód. To nie były jeszcze czasy, kiedy pakowaliśmy milion wodotrysków do tych samochodów, żeby ważyło wszystko po 1800 kilo. Tak. Tylko pewnie gdzieś tam to jest tona 500, tona 400? Tona 400, tona 500 to jest już taki maks, no. Jeżeli chodzi o ten model konkretnie. Czyli tak. Waga dzisiejszego kompakta i to małego kompakta. Zacząłem mówić, że historia tego samochodu jest dość ciekawa, bo my tutaj troszkę rozmawialiśmy jeszcze zanim włączyliśmy kamerę. No właśnie, opowiedz, to jest rocznik 2005, czyli pierwszy wypust, ale ty mówiłaś, że bardzo pierwszy. Tak, to auto powinie... Wychodzi na to, że jest 401 sztuką wyprodukowaną, także myślę, że no dość pierwszy. A jeżeli chodzi o kolor, to też ciekawostka, że takich żółtek było około 300 sztuk, także też fajny rarytas. No właśnie, ale jeszcze jedna rzecz, pewnie zwróciliście uwagę, kierownica jest z naszej perspektywy nie po właściwej stronie, a to też się wiąże z pewną historią, bo auto kawałek świata zwiedziło, zanim trafiło do Polski, tak? Tak, tak, to jest super ciekawe, że synuś właśnie jeździł ileś tam lat wstecz w Australii, co ciekawe, wszyscy myślą, że Anglik, Japończyk, no, no właśnie, no wszyscy Japończyk, sprowadzają samochody z Japonii albo ze Stanów, dokładnie. Prawda? Dokładnie, a misia przyjechał do nas, przypłynął najprawdopodobniej z Australii, pokonał drogę z Australii do Anglii i już z Wielkiej Brytanii do Polski. Łódź, kurwa. Czyli obieży świat jednym słowem. Tak, tak. Podróżnik, misio podróżnik. No ale wreszcie trafił w dobre ręce. Słuchajcie, ja was zapewniam, że to co Malwina powiedziała, to jest tak w bardzo dużym skrócie, jak bardzo oni są wkręceni na punkcie motoryzacji. Mała też znowu kolejna ciekawostka. Jak się przypomni nazywają wasze koty? Tak, mamy trzy kotki. Sky, Supra i Subi. Macie jeszcze jakieś pytania? Nie tylko ja mam świra na punkcie motoryzacji. Wspomniałeś wcześniej, że auto ma żeliwny blok i to zdaje się Evo 9 była ostatnim Lancerem, który miał ten żeliwny blok, potem 10 dostała już nowy motor. Już w ogóle inne oznaczenie silnika, inny silnik kompletnie. Ten 4G63, bo takie jest oznaczenie tego silnika konkretnego, jak i wszystkich silników w Evolution od pierwszej generacji włącznie. Wszystkie były oznaczone 4G63 Turbo i każdy z nich po kolei dostawał jakieś modyfikacje, ulepszenia, czy większe turbo, czy lepsze chłodzenie, stopień sprężania i tak dalej, i tak dalej. Także ten silnik był udoskonalany przez te wszystkie dziewięć generacji. Oznaczenie na pokrywie miwek to jest, zdaje się, zmienne fazy rozrządu. I to też chyba była pierwszy raz w dziewiątce. Dokładnie tak. Pierwszy raz w dziewiątce i tylko w dziewiątce. No właśnie, a jest legenda i nie wiem, czy prawdziwa, jak gdzieś się usłyszałem, że kolejna generacja, czyli dziesiątka już z nowym motorem, z blokiem aluminiowym, że już nie była tak pancerna, że już nie była tak, że tak powiem, odporna na duże moce i nie znosiła ich tak chętnie. Seryjnie odporna na takie moce wyższe. No, słyszałam też takie porównanie o tym silniku 4G63 jak 2JZ. Wiadomo, o 2JZ-cie się mówi, no 1000 koni bez kłucia i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jest silny motor, nie przesadzajmy 1000 koni, ale tutaj to, co mamy w seryjnym osprzęcie, możemy zrobić te 400 koni programem tak naprawdę, no, tak. No i drobnymi zmianami. Także, no ale mamy 2 cylindry mniej, chodzi... trochę mniej pojemności niż w Suprze, więc jakby siłą rzeczy to nigdy nie będzie oczywiście to samo, tak? Tak, jeśli, zdecydowanie. No, musimy jakieś tam w tym porównaniu zachować rozsądek. Zdecydowanie, tak. Ale jest to popularna platforma i zresztą, no słuchajcie, te rajdy samochodowe, wszelkie imprezy typu rallycross i tak dalej, no to auto było tam bardzo popularne i tam robili z nich cuda. A powiedz mi teraz, jaki wygląda setup na obecną chwilę tego samochodu? To znaczy, no to co widzimy, auto jest przynajmniej wizualnie prawie seryjne, ma zmienione koła. Co jeszcze?
Auto ma jedynie tak naprawdę zmienione koła, ma zmienione zawieszenie, bo jest na gwincie, jest obniżone, to widać. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o układ wydechowy, to jest taka zmiana. Tak, zrobiliśmy niedawno customowy wydech. Cały? Czy kolektory seryjne? Kolektory są seryjne, ale dalej już downpipe jeszcze jest seryjny i potem dalej już idziemy full przelotem. Dwa tłumiki mamy, tak. Także nie jest to wydech męczący, jest taki, że tak powiem, podkreśla rasowość tego silnika, ale nie jest uciążliwy. Okay. I dla samego kierowcy, i dla jakby użytkowników na drodze. I teraz kolejnym jakby punktem programu będzie program? Kolejnym punktem programu będzie właśnie wymiana pompy paliwa na wydajniejszą, większą. Mhm. Też chcemy wrzucić stożek i tak naprawdę i to tyle. I robimy program na około 400 koni. To, co Malwina mówi, ja wchodzę w słowo, że chcemy wrzucić, to jest bardzo tutaj wymowne, bo to nie jest tak, że zawieziemy i wrzucimy, tylko wy robicie to sami, prawda? Tak, tak. No właśnie, to jest też, tak, słuchajcie, dosyć niespotykana rzecz, że ludzie grzebią sami w swoich samochodach, a wy macie swój warsztat i rzeczywiście sami modzicie swoje auta we własnym zakresie. Tak, i to jest bardzo fajne, bo można się super dużo nauczyć właśnie przez tą praktykę, przez to, że sami siedzimy, przez to, że sami rozbieramy. Wiesz, no to jest... No to nie da się tego nauczyć. Ale to też jest zajawka filmiku, sama w sobie, tak? Prawda? Że oczywiście grzebiesz przy autach i masz z tego satysfakcję ogromną. I można się dużo nauczyć, to jest fajne. Powiedz mi, a w takim razie, kiedy już auto dostanie te modyfikacje, o których wspomniałaś, w jakiego rzędu w ogóle moc celujecie? Co można osiągnąć takimi modami? Generalnie chcemy, żeby to było bezpieczne modzenie, że tak powiem. I ja nie chcę, żeby to auto stało w garażu, ja po prostu chcę nim jeździć, bo kocham nim jeździć. Więc okolice 400 koni, okay, nie więcej. 400 koni to jest taki górny poziom, to jest maks, nie chcemy więcej, nie chcemy cisnąć, aby cisnąć jak najwięcej, żeby... Czyli nie cyferki, ma po prostu fajnie latać i... ma latać. Poza tym on już dobrze lata według mnie. Rozumiem, że nie da się tego porównać do nowych Porsche, do M-ek, do RS-ek. Nie, to jest w ogóle innego typu auto. No właśnie. Ale daje mnóstwo frajdy i satysfakcji z jazdy i za to go kocham. Myślę, że o jeździe będzie jeszcze za chwilę czas powiedzieć, a powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o stronę wizualną, zamierzasz jeszcze cokolwiek w nim robić, coś modyfikować, zmieniać? Tak. Strony wizualne to zdecydowanie jakieś dokładeczki, front splitter jakiś karbonowy, jako że mamy karbonowy spoiler w serii, co jest fajne w ogóle. Jakieś dokładeczki tutaj też na progach. Koła zostają, czy coś będzie? Koła idą do wymiany, no uważam, że Misio zasługuje na jakiś taki kozackie kółko typu... Ma być JDM. Typu work, typu tak. Ma okay być straight from Japan. Ja się z tym zgadzam. Nie ma lipy, nie może być lipy przy takiej furze. Znaczy moim zdaniem już teraz jej nie ma, ale jak może być grubiej, to czemu nie, prawda? Może być grubiej, idziemy grubiej. Albo grubo, albo wcale. Lubię tą zasadę. Także wizualnie chciałabym to zrobić. Jeszcze chciałabym zmienić kolor zacisków na fiolet z brokatem, jako że to tak mój ulubiony kolor. Do żółtego będzie pasował. A do żółtego, tak? Tak. Mówią, że faceci się na kolorach nie znają, więc nie powinienem się wypowiadać, ale ja to sobie jestem w stanie wyobrazić. Tak. No i pokrywa zaworów, żeby wszystko pasowało. Też fajnie by było w ten fiolet. Nie wiem, czy uda się z brokatem pod machą, ale to już... To czyli już jednym słowem, delikatne mody, podkreślasz to, co jest. Nie chcesz po prostu zrobić z niego choinki? Nie, absolutnie. Nie lubię takich modyfikacji typu wiejski tuning, absolutnie, albo tuning. Może bardziej jak już wiejski, tylko chcę, żeby było z klasą, chcę podkreślić jego piękno, a nie gdzieś tam przytłumić. I tak, to jest dobre podejście, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, auto jest kultowe i już teraz tak naprawdę legenda za życia. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że te auta były dość popularne. Ich naprawdę było widać relatywnie dużo na jakichś imprezach samochodowych, zlotach i tak dalej. I nagle po prostu dosłownie w ułamku sekundy na przestrzeni kilku lat te samochody po prostu zniknęły. Albo trafiły do rajdów, albo zostały porozbijane, albo skończyły jako dawcy części do samochodów właśnie używanych w motorsporcie i naprawdę ich teraz już nie ma, nie? Nie ma, to prawda. Oczywiście są gdzieś tam pojedyncze egzemplarze dostępne na różnych jakichś tam stronach. Ale ceny poszybowały w górę, nie? To są ceny zaporowe, ceny... Jeżeli w ogóle mogę zapytać, jaki jest w ogóle próg wejścia do Lancera Evo 9 dzisiaj? Pewnie przypuszczam, że
100 w górę, nie? 100 w górę, zdecydowanie 100 w górę, jeżeli chodzi o Lancera z kierownicą po lewej stronie, LHD tak zwany, tak? No to 170 tysięcy. Wow. Są nawet egzemplarze po ponad 200, ale to już są egzemplarze z niskim przebiegiem. Chyba. Nie wiem, czy moja pamięć nie jest zawodna, ale mam wrażenie, że tutaj już wchodzimy w pułapy ceny nowego auta. Kiedy 12 lat temu to było nowe, to myślę, że można było kupić taniej. Tak, tak. Myślę, że tak. On jakoś tak, nie wiem, czy nie 40 czy 50 tysięcy dolarów, ale to było x lat temu. Więc no właśnie, czyli jeszcze do zabytka ładnych kilka lat brakuje, a już w tej chwili cena używanego przeskoczyła. Tak, nowy. Tak, i naprawdę. Inflacja swoją drogą. To jest inwestycja. To jest inwestycja zdecydowanie. Nawet szanuję, zacna inwestycja. Nawet z kierownicą po prawej. No dobra, a jeśli chodzi o wnętrze, tutaj coś się zmieniło, czy to jest wszystko zupełna seria? Wnętrze jest prawie zupełna seria. Zmieniło się jedynie radio, które jest większe z Androidem i tak naprawdę tyle. Znak czasu. Dokładnie. Reszta jest absolutnie seryjna, nic tu nie zmienialiśmy. Okej. Okay. Zapytałem dlatego, że fotele wpadły mi w oko. Widzę, że tutaj mamy Recaro. To była opcja, czy wszystkie Lancery Evo miały takie właśnie ładne kubły, bo to już można kubłami śmiało nazwać. Wiesz co, wydaje mi się, że były też jakieś inne dostępne opcje, ale to raczej jeżeli chodzi o jakieś takie słabsze wersje, typu choćby Lancer 7 GTA chyba, tak? Chociaż nie wiem, czy one miały takie kubły. Tamte w ogóle też wychodziły z automatyczną skrzynią biegów. A właśnie, było chyba Evo 9 z automatem na amerykański rynek, nie? Bo tam nie jest problem ze sprzęgłem. I były wagony też kombi. Jedynie Lancery Evo 9 były w wersji kombi i właśnie były dostępne i w manualu, i w automacie. Także to tyle wiem. Ale jeżeli chodzi o dziewiątkę, to nawet w sumie nigdy nie widziałam automatu, tylko manuale sześciostopniowe. No właśnie, a kierownica jest tutaj po prawej stronie i jeśli chodzi o auta japońskie, stricte ten właśnie taki kultowy JDM, to jest na plus, to jest na minus? Jak ty to postrzegasz? Jeżeli chodzi o mnie personalnie, to absolutnie nie robi mi to żadnego problemu. Jeżdżę już dość długo autami właśnie z kierownicą po prawej stronie i nie robi mi to żadnych problemów, ale dużo osób zwraca na to uwagę i dużo osób, jak wysiadam z auta, to się pyta, jak się jeździ u nas z kierownicą po prawej stronie. No właśnie, jeszcze tym bardziej z manualem, nie? Jeszcze z manualem. No wszystko jest tak samo. Nie jest tak, że jedynka jest w odwrotną stronę, czy pedały są inaczej umiejscowione. Absolutnie nie. Wszystko jest dokładnie tak samo, tylko po prostu w odbiciu lustrzanym. Czyli jak ze wszystkim można się da prostu się przyzwyczaić. Myślę, że kilka dni jazdy takim autem. No właśnie, a wnętrze jest takie z mojej perspektywy no, zupełnie inne niż dzisiaj w samochodach. Minimalistyczne. Jest po prostu wszystko to, co niezbędne, bez jakichś tam czasoumilaczy i zawracaczy głowy. Jest absolutnie proste, surowe. To, co trzeba jest, nie ma nadmiaru żadnego. Widzę jeden guzik, który jest raczej nietypowy w autach osobowych. Raczej kojarzyłbym go z terenówką. Cóż to za guzik? To jest guzik do aktywnego centralnego dyfra. Także tu się zaczyna zabawa. Tym guziczkiem możemy przełączyć tryby tam nawet jest na zegarze, z asfaltu na shooter po śnieg. Okej, czyli jednym słowem on cały czas jest jakby w trybie napędu na obie osie 4x4, tylko po prostu różne ustawienia dyferencjału w zależności od przyczepności, tak? Dokładnie tak. No, ta perspektywa, czyli tył, to jest pewnie ten widok, który większość kierowców właśnie spotykając to auto będzie widziało, ale taka bardzo reprezentacyjna strona, to skrzydło, to wręcz legenda, jeżeli chodzi o Evo. I bardzo często chyba zwykłe Lancery były też, że tak powiem, stylizowane, podrabiane na Evo, czyli na zwykłego Lancerka 1.6 lądowało takie skrzydełko i było prawie Evo. Ale to skrzydło nie ma żadnej regulacji, ono jest potężne, takie ma być i... Jest potężne, takie ma być, takie jest seryjne w jednej pozycji. I jest karbonowe, co też jest, no... Jest karbonowe właśnie. Fajnym smaczkiem. W serii to jest, no też mi się bardzo podoba. Jest też kawałek dyfuzora, nie jest jakiś monstrualny, nie jest przesadzony, ale jest. I to też jest, rozumiem, seria, tak? Seria absolutna, A w tym aspekcie coś zamierzasz też robić? Jeśli chodzi o Lancery, to jest dość popularny temat. No fajnie by było jakiś taki trochę większy ten dyfuzorek wrzucić i właśnie też coś z karbonem, tak żeby to wszystko miało jakby taka spójność, żeby była dokładki, progi, dyfuzor z tyłu, żeby było takie mięsista, taka mięsista pupcia. No, końcowa już jest, bym powiedział, męska, chociaż nie wiem, czy w tym kontekście to jest dobre określenie, ale test piąchy przechodzi.
taka jest, jak pięść. Tak, więc, tak. Chociaż mogłaby być ciut większa, aczkolwiek no już nie przesadzajmy. A, myślę, że do tego dyfuzora większa to niekoniecznie, ale może jak będzie może większy. Przyszłości. Może w przyszłości. Jeszcze taka właśnie ciekawostka, jeżeli chodzi o MR-ki. Były inne wersje, to jest wersja GSR, były jeszcze wersje MR. Miały właśnie tutaj na szybie takie tak zwane rekinie żeberka. Okay. I właśnie tak to. I to było gdzieś tutaj na szybą, dokładnie, tak? Tak, tak. To oczywiście chodziło o kwestie aerodynamiczne i tak dalej. I tak a właśnie, dalej, ale jeszcze wcześniej rozmawialiśmy tutaj, że są takie przetłoczenia na dachu. Pewnie Kuba Wam pokaże je na ogrywkach i to też jest rzecz charakterystyczna dla Evo 9, tak? Bo rozmawialiśmy o tym, że Evo 8 wizualnie dość było bardzo blisko, tak? Podobnie. 7, 8, 9 podobnie. Lampy, no głównie lampami się różniły. Też wersjami amerykańskie miały inne zderzaki z przodu, z tyłu. Ale, no, siódemkę na dziewiątkę było trudniej zrobić, ale już ósemkę było zdecydowanie łatwiej. Zdecydowanie łatwiej, ale można było właśnie poznać przetłoczeniach na dachu. Po tych przetłoczeniach. One miały wszystko z dziewiątki. Z wyjątkiem tego, no tych przepłoczeń. Czyli taki tip dla Was, dla spoterów, jakbyście gdzieś tam mieli problem z odróżnieniem, czy to nie jest podrabiana dziewiątka, tylko ósemka w przebraniu, to spojrzeć na dach i wszystko będzie jasne. Wszystko jasne. Tak. No dobra, starczy tych pogaduch. Bardzo Ci dziękuję za prezentację i za udział w naszym programie. To była czysta przyjemność. No, bardzo się cieszymy i zapraszamy częściej z pozostałymi załówkami. Chętnie. A my tymczasem pakujemy się na pokład. Oczywiście jeszcze zanim to zrobimy, sprawdzimy, jak to auto brzmi na nowym wydeszku, czyli soundcheck, a potem sprawdzimy, jak jeździ i opowiemy Wam o tym, jak to jest latać Lancerem Evo 9. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, musicie mi wybaczyć, jeżeli będę tutaj strasznie kaleczył, ale chyba po raz pierwszy w życiu, nie, na pewno po raz pierwszy w życiu siedzę nie z tej strony, za kierownicą. Zdarzyło mi się jechać samochodem z kierownicą po prawej, ale zawsze jako pasażer, nigdy jako kierowca. No dziwnie, szczególnie, że ta skrzynia teraz, mimo że jest w tym samym miejscu co zawsze, jakby jest zupełnie inaczej. Słuchajcie, no nie trzeba tym samochodem zrobić setek kilometrów, żeby od razu wyczuć jedną rzecz. Tak jak wspominałem, robiąc ogrywki, gdzieś tam pokazując Wam to auto, ono jest surowe i tak jak wygląda w środku, takie też sprawia wrażenie, przynajmniej to pierwsze wrażenie w obejściu. Ale to jest plus. To absolutnie nie jest jakiś mankament. Analogowe auto, w którym to kierowca gra pierwsze skrzypce. Oczywiście to auto jest zaawansowane jak na tamten czas, może mniej niż dzisiaj, ale ma aktywny dyferencjał, aktywną szperę, o ile dobrze zrozumiałem, jak tutaj rozmawialiśmy o tym samochodzie, więc ma takich sporo ciekawostek technologicznych, które bardzo pomagały temu autu generować maksymalną trakcję w różnych warunkach, no jak to rajdy. Rajdy się odbywają nie tylko na asfalcie, na przyczepnej nawierzchni, ale też na szutrze, na śniegu i właśnie mamy tutaj tryby na przeróżne nawierzchnie. No właśnie, no ale generalnie te odczucia są takie, po prostu to auto jest surowe i bardzo wszystko bezpośrednio przenosi. W ogóle dźwięki, które generuje, oprócz wydechu, który zapewne słyszycie doskonale, słychać troszkę takich mechanicznych dźwięków. Dźwięków dochodzących gdzieś tam z napędu, z ograniczonej liczby wygłuszeń. No ale z tym manualem, nawet mimo tego, że cały czas nie do końca mogę się przyzwyczaić do tego, że jest nie w tym miejscu, jest ciekawie. Jakby ktoś zlekceważył te 300 koni, to powiem Wam, że mógłby się zdziwić. No jednak stosunek mocy do masy dalej jest tutaj niczego sobie. Fajny wóz.
Nie chciałbym też za mocno porównywać go do współczesnych samochodów, bo to byłoby moim zdaniem zwyczajnie nie w porządku. Dlatego w ogóle też troszkę inaczej podeszliśmy do tego testu, nie chcąc jakby skrzywdzić tego auta. Przynajmniej takie było moje założenie. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że nawet porównując go do współczesnej motoryzacji, do tego, z czym mamy do czynienia na co dzień, a wiecie, że mamy do czynienia z grubymi statkami, to absolutnie tutaj nie ma wstydu. Rzecz, która troszkę mnie zaskoczyła, to jest zwinność, z jaką to auto się porusza po drodze. My tutaj jesteśmy na jednym z moich ulubionych odcinków, takiej bardzo krętej, bocznej drogi, na której no, możemy troszkę wyczuć, jak to auto się zachowuje. I teraz cały czas mam z tyłu głowy, że rozmawialiśmy o tej wadze i że to jest raczej tam te 1400 kg z groszami, to naprawdę, wierzcie mi na słowo, czuć. To auto jest zwinne, jest lekkie, słucha się bardzo dobrze i naprawdę nie mam tego poczucia gabarytu tego samochodu, bo to nie jest małe auto. Czteroosobowy sedan, całkiem spore autko z całkiem mocnym motorem, może nie ciężkim, niewielkim, ale naprawdę przyjemnie zachowuje się na drodze. No my nie próbujemy tutaj szukać limitów i ciskać nim do oporu. No raz, że mówię, ja troszkę niepewnie się czuję w roli pasażera z kierownicą. O, chciałem się... I znowu prawo, lewo, kierunkowskaz. Jak się dzieje wszystko naraz, czyli muszę skręcić, czyli włączyć kierunkowskaz, zredukować bieg, to robię wszystko nie tak. Najpierw włączam wycieraczki, potem kierunkowskaz nie w tą stronę. Ja pierdzielę, jak się nie zastanowię, to z automatu nie wychodzi. No ale cóż, pewnie jakbym pojeździł z tydzień, to by było prościej. A póki co komedia. Gość z zielonym liściem. Sorry, jeszcze szarpie. Pierwsze wrażenie jest takie, że w ogóle nie czuć tego, że mamy napęd cały czas stały na cztery koła, że mamy jakieś zjawisko podsterowności, to w ogóle tutaj jest nieodczuwalne. Być może gdybyśmy go docisnęli do limitu na jakiejś bardzo ciasnej i bardzo krętej drodze, ta jest kręta, ale te zakręty są raczej szybkie albo średnio szybkie, to tutaj podsterowność praktycznie nie występuje. Trochę magii pewnie zrobili inżynierowie Mitsubishi i elektronika, ale to musi być dobrze zestrojone auto, bo inaczej nie ma mowy o czymś takim. Ja miałem okazję kiedyś, wiele lat temu, jeździć Evo 10, kiedy to było auto relatywnie świeże, współczesne na tamten czas. I powiem Wam, że było ok, było fajne, ale mnie absolutnie nie zszokowało, nie zrobiło na mnie jakiegoś kolosalnego wrażenia. Tutaj podoba mi się bardziej. Dzięki temu, że jest manual, tam to było w automacie, że jest właśnie lekkie, a jednocześnie absolutnie nie ma żadnej zadyszki mocowej. Naprawdę fajnie podaje. No to o czym mówiłem. Jest zabawa. Ta surowość jeszcze objawia się tym, że pewnie to usłyszycie, że w aucie jest relatywnie głośno. No ale słuchajcie, tutaj nikt się nie zastanawiał nad tym, czy bardzo komfortowo będzie podróżować w długie trasy i na wakacje. To jest auto sportowe i tutaj tego nikt nie kryje. To jest baza pod budowę rajdówki. Takie było przeznaczenie tego samochodu, więc miało być maksymalnie efektywne, szybkie, sprawne, zwinne. I takie właśnie jest. I powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Ja strasznie nie lubię aut w ogóle, motoryzacji, która jest do wszystkiego. Bo jak jest do wszystkiego, no to wiecie, do czego jest. A to jest auto, które jest sfokusowane w konkretnym celu, ma generować osiągi, ma być po prostu szybkie i skuteczne w każdych warunkach i to jest fajne, to dodaje mu właśnie charakteru, dodaje mu jaj i bardzo różni je od tego, z czym mamy do czynienia współcześnie. Zobaczcie w ogóle, jak wyglądają dzisiejsze nowe M-ki czy Mercedesy AMG. Tam wszystko strasznie mocno skręciło w stronę komfortu i to wszystko może nawet nie kosztem performance'u, bo te auta są bardzo szybkie, ale nie są już tak wyraziste, nie są już tak hardkorowe, nie straszą, nie powodują, że wychodzicie z trzęsącymi się rękoma. W zasadzie wasza dziewczyna czy wujek jest w stanie wsiąść i pojechać tym samochodem szybko. A to auto wymaga pewnej ręki, wymaga od kierownika odrobiny pojęcia. Nie mogę się powstrzymać, no jest petarda. Podoba mi się. Układ kierowniczy nie jest może najbardziej wrażliwym i takim czułym, czy takim, który oddaje to, co się dzieje z kołami przed nimi. Znam lepsze układy kierownicze, ale też nie jest tak, że jest guma i że nie czujecie absolutnie nic, co się dzieje. Mogłoby być troszkę bardziej bezpośrednie to przełożenie, no ale to też trochę przywara samochodów z napędem na przód również, czyli na obie osie. Ale mimo to auto prowadzi się fantastycznie. Moi drodzy, już tak trochę
schodząc z tych emocji, bo się strasznie nagrzałem, jestem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę, wierzcie mi na słowo, nie próbuję was tutaj wkręcać, dorabiać ideologii i tak dalej. Zaskoczyło mnie to auto. Ja jestem, już to mówiłem któryś raz, w którymś z kolei filmie, troszkę zepsuty tą motoryzacją, z którą obcuję i ja się z tym, jakby, ja się z tego cieszę i nie ukrywam, że to jest wielka frajda, że mam szansę obcować z topowymi samochodami, z naprawdę grubą ligą, ale to powoduje, że potem wiele samochodów trochę rozczarowuje albo zostawia jakiś niedosyt. No właśnie, a Lancer? Słuchajcie, no auto, które ma już ładnych kilkanaście lat konstrukcyjnie i rocznikowo, a on naprawdę zrobił na mnie wrażenie i to niemałe. Jest szybki, jest skuteczny, jest zwinny i przede wszystkim daje dużą frajdę z jazdy. Frajdę, którą bardzo trudno dzisiaj znaleźć we współczesnej motoryzacji, a to dlatego, że nasze umiejętności zastępuje elektronika. Elektronika wiele wam wybacza, robi wiele rzeczy za was, tutaj tego nie ma. Tutaj mimo tego, że oczywiście ona jest, to jest troszkę inna liga. I to jest bardzo fajne. Auto jest charakterne, ma jaja, jest wyraziste i mega mi się to podoba. I jeżeli ktoś z was w ogóle ma fisia na punkcie rajdów, lubi takie rzeczy, to pewnie go przekonywać nie muszę, bo pewnie już dawno miał do czynienia z tym autem albo ma już je w garażu. Ale jeżeli w ogóle ktoś z was gdzieś tam serduszko mu lekko bije w tamtym kierunku, i waha się, to powiem wam, że jeżeli jeszcze da się te samochody kupić w miarę przyzwoitych pieniądzach, to warto, bo kurde, no nie spodziewałem się, że czteronapędówka o mocy, która nie kładzie na kolana, zrobi na mnie takie wrażenie i da mi tyle fanu, więc polecam. A Evo jest zdecydowanie fajnym autem, bardzo fajnym autem. Dzięki za uwagę, tyle na dziś. Piona!